W ostatnim dniu Mistrzostw Europy w Ciechanowie na rywalizację dziewcząt w kategorii plus 69 kg czekaliśmy ze sporym zainteresowaniem, ponieważ startujące w niej Eliza Wcisłak i Kinga Kaczmarczyk należały do głównych kandydatek do medalu. W rwaniu Polki potwierdziły medalowe aspiracje. Znakomicie zaprezentowała się Wcisłak, która zaliczyła kolejno 88 i 91 kg, by w ostatnim podejściu poprawić rekord Polski do lat 17 z wynikiem 95 kg. Kinga Kaczmarczyk również była bliska osiągnięcia takiego rezultatu. Niestety druga z Polek nie zdołała utrzymać duże sztangi ważące 95 kg, a przy okazji nabawiła się drobnego urazu łokcia, który przeszkodził jej w kolejnym podejściu. Nasze sztangiski po rwaniu wyprzedzała tylko Nadjeżda Owczennikowa, która podobnie jak Wcisłak wyrwała 95 kg, ale wygrała z Polką dzięki niższej wadze ciała. W podrzucie zaciętą walkę o złoty medal stoczyły Wcisłak i Owczennikowa. Polka rozpoczęła podrzut od udanego podejścia do 105 kg, by podczas kolejnej wizyty na moście nie podrzucić 110 kg. Na szczęście po chwili przerwy nasza sztangiska uporała się ze sztangą ważącą 111 kg, co pozwoliło jej objąć prowadzenie w łącznej klasyfikacji z wynikiem 206 kg. Rosjanka, aby wrócić na pierwszą pozycję, musiała podrzucić tyle samo co Polka. Mimo pewnych problemów Owczennikowa zaliczyła 111 kg i to ona mogła cieszyć się ze złotego medalu Mistrzostw Europy. Radość w naszej reprezentacji była podwójna, ponieważ na najniższym stopniu podium stanęła Kinga Kaczmarczyk. Mimo bolącego łokcia Polka zaliczyła w podrzucie kolejno 105, 108 oraz 110 kg, odpierając w ten sposób atak Ukrainki Baranowej, która ostatecznie przegrała z Kingą Kaczmarczyk o kilogram. Tą rywalizację przejęła Eliska i bardzo fajnie. Mnie nie interesował rywalizacja między Eliską a Nikinią. Interesowała nas Rosjanka oczywiście. No nie udało się, poszedł łokieć. To się zdarza bardzo często na zawodach. Na pewno będzie wiele krytycznych uwag pod tym adresem. Młoda zawodniczka może... Nie, to była walka. Ona szła na rekord Polski, który niedawno poprawiła w Józefowie 94. Robiła co mogła. Ten łokieć się mógł zdarzyć i on się zdarza bardzo często. Pokazała natomiast wielką determinację i wolę walki w podrzucie, jako że zastanawiałem się, czy jej nie wycofać. Ale Kinia zdecydowała, ja oczywiście jako jej opiekun prawny i trener taką decyzję, powiem, niechętnie, ale podjąłem. Ale jak widzę, warto było, bo Kinia pokazała zadzior. Tradycyjnie już na zakończenie ciężarowych zawodów o medale rywalizowali zawodnicy w najcięższej kategorii wagowej. Na to, co zademonstrował nam Simon Martirosyan, warto było czekać całe mistrzostwa. Ormianie rozpoczął rwanie, gdy pozostali sztangiści zakończyli już rywalizację w tym boju. Najpierw Martirosyan w pięknym stylu wyrwał 160 kg, by w kolejnym podejściu powiększył przewagę nad rywalami, zaliczając 170 kg. Podczas kolejnej wizyty na pomoście Ormianie zadysponował na sztangę 182 kg, atakując w ten sposób rekord świata do lat 17. Znakomicie dysponowany Martirosyan w efektowny sposób poprawił się z tym ciężarem, dzięki czemu kibice w Ciechanowie byli świadkami pierwszego podczas tych zawodów rekordu globu. Podrzut rozpoczął Ormianin od podejścia do 195 kg, zapewniając sobie w ten sposób złoty medal Mistrzostw Europy. W kolejnej próbie Martirosyan zadysponował 215 kg, atakując rekord świata w dwuboju. Mistrz Europy do lat 17 sprzed roku poradził sobie z tym ciężarem, ustanawiając drugi rekord globu z wynikiem 397 kg. Martirosyan próbował jeszcze podrzucić 221 kg, ale to było już zbyt wiele dla młodego sztangisty, który za swój występ zebrał owację na stojąco od zgromadzonej w hali publiczności. W tej kategorii wagowej oglądaliśmy również Radosława Jarnuta. Sztangista budowlanych Nowy Tomyśl w rwaniu zaliczył tylko 135 kg, paląc podejście do 139 kg, co dało mu na półmetku piątą pozycję. W podrzucie Polakowi udało się podrzucić tylko 161 kg, przez to z łącznym wynikiem 296 kg spadł na szóste miejsce. Około godziny 19 w hotelu Tour pod Ciechanowem nastąpiło oficjalne zakończenie Mistrzostw Europy do lat 17. Drużynowymi mistrzami Europy wśród kobiet i mężczyzn zostali Rosjanie, a najlepszym zawodnikiem został Simon Martirosyan. Polki uplasowały się na trzecim miejscu w klasyfikacji punktowej, a Polacy na piątym. O podsumowanie Mistrzostw Europy do lat 17 w podnoszeniu ciężarów poprosiliśmy prezesa Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów, Szymona Kołeckiego. My jako organizatorzy mamy trochę przewagę, ponieważ dzisiaj w Polskim Związku Podnoszenia Ciężarów pracują ludzie, którzy startowali na wielu imprezach światowych. Wiemy, jaki jest poziom, widzieliśmy go naocznie i potrafimy robić rzeczy, które ten poziom przewyższą. Ja uważam, że takich Mistrzostw Europy do lat 17 nigdzie nie było, zarówno pod względem organizacyjnym, pod względem frekwencji publiczności, bo przez całe 6 dni również ciechanowska publiczność dopisywała.